Bardzo proszę, pan poseł Michał Urbaniak w drugiej części czasu pana Konfederacji. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Mówimy tutaj o 50 milionach euro, które zostaną wydane w ciągu 2 lat. Mówimy tutaj o tym, że składki polskich obywateli zostaną ponownie przetransferowane po prostu do rolników. Dziś tak naprawdę, jeśli spojrzymy na tę ustawę dotyczącą dobrostanu zwierząt, to możemy powiedzieć jasno, że to jest po prostu ustawa, która jest podkładką dla rządu Prawa i Sprawiedliwości przeciwko środowiskom, które zajmują się ekologizmem, tym ekoterrorystom czy bambinistom, którzy mówią o szeroko pojętym dobrostanie zwierząt. A ten dobrostan tak naprawdę dzisiaj już każdy rolnik zapewnia swoim świniom, swoim krowom czy innym zwierzętom w gospodarstwach. Umówmy się, jeśli ktoś nie dba o swoje zwierzęta, ten nie będzie tak naprawdę dobrym rolnikiem. I w tej sytuacji rolników stawia się jako niemalże zbrodniarzy właśnie przez środowiska lewicowe. My się na to nie zgadzamy. Uważamy po prostu, że ta ustawa też jest zwyczajną podkładką. Dlaczego tak uważamy? Proszę spojrzeć na to, że rząd buduje tutaj mechanizmy biurokratyczne w przypadku wypłaty każdej dotacji. ARiMR będzie wszystko kontrolował, ARiMR będzie dostarczał doradców. Tutaj każda dopłata będzie wiązała się już z szeregiem kosztów poniesionych szybciej. Jeśli tak ma wyglądać program Świnia Plus czy Krowa Plus, to my na pewno nie będziemy głosować za. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Przechodzimy do...